Witajcie. Do 11 listopada jest jeszcze sporo czasu, ale sezon na gęsinę zbliża się wielkimi krokami. Ja nie mogę się doczekać Narodowego Święta Niepodległości, bo to może być jeden z najsmaczniejszych dni w roku. W ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina będę Wam dostarczał kulinarnych inspiracji z naszego regionu. Dzisiaj czas na pierwszy z 6 przepisów, a mianowicie pierś z gęsi, lekko podwędzana, a przede wszystkim marynowana w soli odrobiną trufli. Chociaż sól jest mało oryginalnym składnikiem, to w kuchni ma fundamentalne znaczenie. Jak już zauważyliście, będę gotował dzisiaj w Inowrocławiu. A Inowrocław leży na olbrzymiej górze soli. Według geologów góra ma 6000 metrów wysokości, a jej szczyt zatrzymał się 120 metrów pod ziemią. Jedną z turystycznych wizytówek naszego województwa są tężnie solankowe. Solankowe uzdrowiska znajdują się w Ciechocinku i tutaj, w Inowrocławiu. Obydwa miejsca od dawna były związane z wydobyciem soli, natomiast ich historia jako uzdrowisk zaczęła się dopiero w XIX wieku. W przypadku Ciechocinka za symboliczny uznaje się rok 1836, kiedy w miejscowym zajeździe zamontowano miedziane wanny lecznicze. Tutaj, w Inowrocławiu, cezurą uznaje się rok 1875. Wtedy nowo powstała spółka Solanki Inowrocławskie rozpoczęła budowę obiektów uzdrowiskowych. I założyła park, w którym dzisiaj będę gotował. A propos gotowania, czas zejść na ziemię, gotujemy. Moje danie zacznę od zamarynowania piersi z gęsi. Oczywiście w soli, no i dodamy troszeczkę ziół. Potrzebujemy oczywiście miskę, w której to wszystko się zacznie dziać. Mam marynowany koper włoski, ale jeżeli weźmiemy świeży, nic się nie stanie. I wrzucę do miski. Pierś z gęsi dorzucę do kopru włoskiego. Czas na zioła. Świeży tymianek, czomber, rozmaryn i bardzo duża ilość soli. Jeżeli weźmiecie łyżkę, dwie łyżki soli, tym lepiej. Zasolę jak tylko będę potrafił. Do tego pieprz. Też nie będę żałował. I tak przygotowaną gęś zostawię w soli i przyprawach na około 1 tydzień. Pamiętajmy, abyśmy raz, dwa razy dziennie obracali naszą pierś z gęsi. Musi być dobrze przykryta solą. Sól zakonserwuje na mięso, więc nie musimy się obawiać, że się zepsuje. Tak to wygląda. Ja oczywiście przygotowałem sobie wcześniej, czyli tydzień temu, taką pierś. Ona już stwardniała właśnie od soli. Czas, aby taką pierś uwędzić. W sklepach dostępne są tak zwane domowe maszynki do wędzenia. Ja taką jedną przygotowałem, ale tuż przed wędzeniem lekko pierś obsmażę. Na lekko rozgrzaną patelnię wrzucam stroną od skóry i będę podsmażał. Bez tłuszczu, skóra się wytopi, ten tłuszcz sam nam się pojawi za chwilę. W międzyczasie przygotujemy naszą maszynkę do wędzenia. Jeżeli nie mamy maszynki do wędzenia, możemy użyć wędzonego masła lub patelni. Maszynka składa się z 4 elementów. Z pokrywki, tacki, takiej kratki, no i oczywiście podstawy. Odwrócę na drugą stronę. Przesmażam dokładnie tylko chwilkę. Ma złapać tylko i wyłącznie kolor. Pierś ma zupełnie inną konsystencję niż taka zupełnie świeżutka ze sklepu. Właśnie od soli bardzo zesztywniała, będzie się dobrze kroiła, no ale przede wszystkim będzie miała cudowny smak. Już odstawiam na bok i dokończę przygotowywać naczynie do wędzenia. Potrzebuję wióry wędzarnicze. Możecie dostać w każdym sklepie. Wybieram olchowe lub odrobinę mieszanki, na przykład troszeczkę buku lub też wiśni. Z wiśni zbyt dużo nie dajemy, ponieważ danie będzie zbyt szybko ciemne. Wstawiam kratkę, tackę, warzywa
z marynowania. Będziemy wędzili dosyć krótko. Chodzi nam tylko o smak wędzonej gęsi. Pamiętajmy, żebyśmy nie przeciągnęli temperatury, czyli będziemy wędzili również powolutku, ale tylko dlatego, że dodane masło nie może nam się spalić, ale doda soczystości i smaku. I tak przygotowaną gęś położę na kuchence. Oczywiście możecie zrobić to na gazowej. I będę powolutku wędził. Za chwilę powinien się pojawić cudowny wędzarniczy dym. Gęś nam się wędzi. Czas przygotować w międzyczasie pyszny sos. Potrzebuję czosnek. Zmiażdżę. I drobno posiekam. I wrzucam do miski. Świeża natka pietruszki. Spójrzcie, jak się dymi. Bardzo powoli. Sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Naturalnie sól i troszeczkę pieprzu. Wasz ulubiony dojrzewający ser może być parmezan, grana padano, pecorino, zetrę na drobnej tarce. Oliwa z oliwek. Malutka łyżeczka musztardy francuskiej. Całość bardzo dokładnie wymieszam. I jeszcze tylko sałatka. Potrzebuję pomidor pokrojony w drobną kostkę. Taki pomidorek ląduje w misce. W międzyczasie cały czas kontroluję to, co się dzieje tutaj na kuchence. Jeszcze troszeczkę. Do sałatki potrzebuję również kapary. I jeszcze bazylia z ogródka. Pachnie niesamowicie mocno. Kilka kropel oliwy. Skropię również cytryną. Nie za dużo. I mała łyżeczka miodu. Wszystko dokładnie wymieszam. Mięso jest uwędzone tak, jak chciałem. Delikatnie. Pięknie się wędziło. Ma piękny brązowy kolor. I tak przygotowaną gęś pokroję w cienkie plastry. Nasolona. Niemal jak carpaccio. Cienkie plasterki będą łatwe do zjedzenia. Poczujemy każde przyprawy. No i oczywiście danie jest lekko słone. Idealnie. Sałatkę nałożę na środek, a część razem z sosem rozsypię na wolnych rantach talerza. Sosem, który powstał, polej mięso. Ale to oczywiście nie jedyny sos, który jest użyty do mojego dania. Ten czosnkowy z cytryną jest obowiązkowy. Świeże zioła to rukola, która idealnie pasuje do naszego dania. Czas na coś, co podniesie cały image mojego dania. To są trufle. Na koniec odrobina dojrzewającego sera. Parmezan, ser truflowy, tak jak tutaj, świetnie się sprawdzi. I moja pierś z gęsi, z truflami, wędzona. Myślę, że no nie ma nic lepszego, smacznego. I chociaż tak jak już mówiłem, Wino Wrocław leży na olbrzymiej podziemnej górze soli, to od dawna nie możemy w kuchni korzystać z soli z inowrocławskiej warzelni. Niestety zaprzestano wydobycia tego surowca, bo dalsza eksploatacja złóż mogłaby doprowadzić do zapadlisk w mieście. Na niewielką skalę działa jeszcze warzelnia w Siechocinku. Przede wszystkim warto odwiedzić obydwa uzdrowiska, aby zażyć zdrowotnych kąpieli lub pospacerować obok tężni. Nasycając powietrze jodem, stanowią naturalne inhalatoria. Obecna inowrocławska tężnia została zbudowana w 2001 roku. Jak ustalili archeolodzy, prawdopodobnie tutaj, w Inowrocławiu, znajdowały się najstarsze tężnie w Europie, datowane na II-IV wiek naszej ery. One oczywiście służyły do produkcji soli, a z ich właściwości leczniczych nie zdawano sobie sprawy. Natomiast te w Ciechocinku są najstarszymi i najwyższymi zachowanymi w Europie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejne kulinarne, gęsinowe inspiracje. Do zobaczenia!